Stworzenie płynnego cięcia w montażu polega na połączeniu dwóch ujęć tak, że to przejście nie jest odczuwalne dla widza i nie wybija go z rytmu. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 9 cięć i przejść, dzięki którym prostym sposobem możecie podnieść poziom swojej produkcji. Najprostsze, standardowe cięcie to łączenie dwóch klipów bez zamieszania, bez efektów, po prostu cięcie. Wizualnie jest niestety najbardziej irytujące i wybija z rytmu każdego widza. Dla montażysty natomiast jest to najprostsze cięcie. Numer 2, jump cut. Oglądasz jakiegoś vlogera, kamera się przecina, wskazując skok naprzód w historii. Ale vloger znajduje się w tej samej pozycji co wcześniej. Technika ta jest tak bardzo popularna na YouTubie, że większość widzów przestała ją zauważyć. Polega na przecinaniu jednej sceny, aby przyspieszyć czas i wyciąć nudne fragmenty. Numer 3. J-cut oraz L-cut. Dźwięk z następnej sceny nakłada się na obraz z poprzedniej sceny. Lub na odwrót, czyli dźwięk z pierwszej sceny nakłada się na obraz kolejnej. No dobra, ja już gotowy, więc idziemy do siedziby Fandera. Numer 4. Match cut. Ten akurat jest moim ulubionym, ponieważ te cięcia wyglądają bardzo płynnie. Match cut, bądź inaczej cięcie dopasowujące, to przejście, w którym elementy na końcu jednej sceny są dopasowywane wizualnie lub dźwiękowo do elementów na początku kolejnej sceny. Przydaje się, gdy wiesz, że w następnym ujęciu coś będzie poruszało się w tym samym kierunku, co w poprzedniej scenie lub w tej samej pozycji w kadrze. Zwykle używa się ich między ujęciami w tej samej scenie, jak na przykład w sekwencjach walki, po to, aby jeszcze bardziej wzmocnić akcję. Kolejny punkt, edycja równoległa. Lub inaczej, cross-cutting. To przedstawienie dwóch różnych narracji rozgrywających się w różnych lokalizacjach, ale za to w tym samym czasie. Odległość między tymi różnymi lokacjami może być niewielka. Może to być ten sam budynek albo inna planeta. We have a problem. Oh, shit. Główną ideą jest pokazanie widzowi wielu perspektyw z różnych lokalizacji. Cross-cutting jest najczęściej używany do budowania przewidywania. Takie cięcia występują m.in. w serialu Dom z papieru. Podczas napadu w tym serialu akcja rozgrywa się wewnątrz budynku i w namiocie policji. Dzięki takim rozwiązaniom zbudowali rytm, rozpęd i wyczekiwanie. Tworzy to jeszcze bardziej napiętą sytuację, która byłaby trudna do powtórzenia, gdyby sceny były przedstawione jedna po drugiej. Edycja równoległa może również pokazać podobieństwa i różnice w sytuacjach, które występują w tym samym czasie. Definitywnie za gorącym jest w tym stroju, przebieram się. Od razu lepiej, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli montaż. Montaż to technika edycji, która łączy kilka krótkich klipów w jedną sekwencję. Często występuje w rytm muzyki. Sekwencje montażowe często sugerują upływ czasu lub wiele jednoczesnych wydarzeń. Są przede wszystkim sposobem na przedstawienie widzowi wielu informacji naraz. Stanowisko gotowe. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli smash cut. Smash cut to nagłe, ostre cięcie z pierwszej sceny do drugiej. Najlepiej jest je zrobić w nieoczekiwanym momencie. Czasami nawet odcinając dialog postaci w połowie zdania. Smash cut jest idealny do kontrastowania tonu między dwiema scenami, zamykania pewnej sekwencji w tajemnicy lub też do tworzenia komicznej ironii, co często zobaczycie na kanale Davida Dobrika. You've been selected. Punkt 8. Fade oraz Dissolve. Można to opisać jako nakładanie się obrazu jednej sceny z obrazem nadchodzącej. Może być używane do różnych celów, na przykład kiedy chcesz, żeby twoja widownia coś przemyślała z tej pierwszej sceny, zanim przejdą do kolejnej. Może być również używany do porównań między dwiema scenami lub w momencie, kiedy chcesz pokazać upływ czasu. Numer 9. Cutaway bądź wstawka. Cutaway to przerwanie widoku danej sceny czymś zupełnie innym, bądź dodającym informacji wizualnych. Na przykład ujęciem, które przedstawia miejsce czy też okoliczności danej sceny. Cutaway również dobrze sprawdza się, gdy chcemy przedstawić jakieś wspomnienia danego bohatera. Weźmy ten podstawowy przykład. Jeśli postać siedzi przy biurku i nagle pokażesz ją stojącą, wychodzącą za drzwi, możesz mocno zdezorientować publiczność. W jaki więc sposób cięcie może pomóc w utrzymaniu tej ciągłości? Jeśli zamiast tego pokażesz postać siedzącą przy biurku, a następnie wstawisz ujęcie zegara, zanim wrócimy do postaci wychodzącej za drzwi, to ta płynność pozostanie. Nikt nie jest zdezorientowany, a nawet podałeś kontekst, dla którego ta osoba musi spadać. To, które cięcie będzie idealne, zależy oczywiście od twórcy, jego koncepcji i pomysłu na wydźwięk sceny. Pamiętajcie jednak, że same cięcia nie wystarczą, by twój film był wystarczająco interesujący. W filmie potrzebna jest historia. To ona sprawia, że ogląda się go dobrze. Jeżeli historia w filmie będzie porywająca, a cięcia dopasowane, to na pewno będzie przyjemniejsze w odbiorze.